piątek 19 sierpnia w Olszyńskim Motoparku rozegrała się kolejna edycja międzynarodowego wyścigu offroadowego GORM 24, nazywanego również polskim Dakarem. W tym roku jest całkowicie inna edycja, ponieważ jadą wszyscy pod prąd, całkowicie inna trasa, nowa wytyczona. Jest jakby kompletna nowość w ogóle, jeżeli chodzi o to. Już mamy parę takich przypadków, jakichś tam nieszczęśliwych wypadków, coś się pozdarzało, trochę się poukręcało, porozbijało, jeszcze nic się nie zaczęło, bo 19 jest start, a już chłopaki biegają, mechanicy pełne ręce roboty i to tylko przy takiej próbnej jeździe po prostu. Każdy ma ciśnienie, już chciał sobie tam coś popróbować, no nie zawsze to wypali, prawda? Natomiast no fajnie, bo pogoda się troszkę poprawiła, jest troszkę chłodniej, nie ma tego upału, kibice dopisują, dużo ludzi sobie przyszło pooglądać, zobaczyć z dzieciaczkami. Wstęp jest wolny, wszystkich zapraszamy. W wyścigu brało udział 45 załóg z całej Europy. Teraz jeszcze dojechały jakieś samochody, widzę, ale nie wiem, bo nie zdążyłem nawet się, wiesz, ogarnąć, bo to się cały czas zmienia przed startem jeszcze. I jacyś Czesi znowu już dojechali coś, także tu jest jakoś, no muszę na chwilę to jakoś później podsumować troszkę. Ale 45 załóg było takie na dzisiaj już na liście zapisanych, nie? Patronat honorowy nad wydarzeniem tradycyjnie już objął burmistrz Olszyny Leszek Leśko. Jestem oczywiście bardzo zadowolony, że mamy szansę ponownie gościć wielu uczestników tego wyścigu 24-godzinnego. Jak Państwo będziecie mieli szansę obejrzeć, a na pewno będzie to nagrane, liczba uczestników tych dzisiejszych zawodów to 45 załóg, które przyjechały do nas, do Olszyny. Natomiast liczba osób towarzyszących jest znaczna, to znaczy, jak widać po ilości samochodów kempingowych, jak i też osobowych, że naprawdę jest to wspaniała impreza, którą doceniają ci, którzy uczestniczą w tej imprezie. Ja w imieniu mieszkańców gminy Olszyna, jak i samorządu gminy Olszyna chciałem serdecznie podziękować głównemu organizatorowi tej dzisiejszej imprezy, a mianowicie panu Jackowi Liszkowskiemu, który z całym sercem, angażując się w tą dzisiejszą imprezę i w kolejne imprezy na torze krosowym w Olszynie, wkłada wiele zaangażowania, ambicji i serca, żeby ci, którzy uczestniczą w tych zawodach na tym torze, byli naprawdę zadowoleni. Jacek Liszkowski podkreśla, że tegoroczny GORM 24 to preludium do polskiej edycji offroadowych Mistrzostw Europy King of Poland, które odbędzie się w Olszynie w dniach 9-11 września. Tu są załogi w tej chwili, które traktują ten wyścig, chociaż to są Mistrzostwa Niemiec, Mistrzostwa Europy Centralnej, traktują treningowo do King of Poland. I oni już tutaj są, przyjechali tymi dużymi potworami. Wczoraj już po skałach sobie tam próbowali jakiś tam horror show jeździć i tak dalej. Natomiast oni traktują to absolutnie treningowo, żeby na King of Poland dać sobie wszystko, bo oni całą rundę Mistrzostw Europy jadą i to jest dla nich ważne. Od razu później Portugalia jest znów. Także już w październiku lecimy na Portugalię, dopiero z Francji wrócili. Także tutaj cały czas się dzieje, naprawiają i tutaj tu traktują to po prostu, żeby się wyjeździć do bólu, szybko sprzęt na nowo uruchomić i dam King of Poland do oporu, nie? Wyniki tegorocznego GORM 24 i lista zwycięzców znajdują się na stronie German Offroad Masters.